Spółdzielnia socjalna Fajna Sztuka powstała w 2012 roku. Jej główną działalnością jest produkcja filmowa, fotografia, animacja komputerowa 2D, 3D oraz tłoczenie płyt i poligrafia. W spółdzielczości socjalnej można zrealizować taki pomysł na biznes, który jest twoim własnym pomysłem. Tak jak wymyśliłeś siebie i tak jak wymyśliłeś, że chcesz zarabiać pieniądze, to co chcesz zrobić w życiu, jeżeli spotka się grupa ludzi o podobnej pasji, podobnych zainteresowaniach, to mogą założyć taką formę działalności jak spółdzielnia socjalna. Spółdzielnia została założona w Warszawie, w Polsce, ale działamy w całym kraju i też jesteśmy otwarci na świat. W spółdzielni pracuje 5 osób. Wcześniej się znaliśmy, więc wiedzieliśmy, co potrafimy, czego nam brakuje. Potrafiliśmy się też dogadać, to jest najważniejsze, chyba na początku. No i w związku z tym pomyśleliśmy, no zróbmy spółdzielnię, stwórzmy jedną firmę, będzie nam łatwiej zarabiać, łatwiej działać na rynku, łatwiej robić większe projekty wspólnie. W naszej branży jest duża konkurencja, więc musimy się z tym liczyć i tym bardziej cieszy nas to, że jesteśmy członkami spółdzielni socjalnej, ponieważ mamy już lepszy start od ludzi, którzy chcą sami wejść na rynek. W momencie jej zakładania mieliśmy możliwość skorzystania z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Te pieniądze pozwoliły nam na zakup sprzętu i stworzenia podstawy naszej działalności. No, mieliśmy narzędzie pracy, które jest na dobrym poziomie. Dzięki sprzętowi prowadzimy dobrą usługę za niższe pieniądze, i jesteśmy dzięki temu konkurencyjni. Także spółdzielnia socjalna daje wiele możliwości, które młodym ludziom mogą pomóc wejść na rynek pracy. Przy zakładaniu spółdzielni otrzymaliśmy znaczącą pomoc organizacji pomagających w zakładaniu takiej działalności. Była to pomoc dotycząca szkoleń, dotycząca budowania biznesplanu, dotycząca sposobów na pozyskiwanie klientów. Były to czasem też i bezpośrednie kontakty, które otrzymaliśmy w każdej chwili. Mogliśmy się z jakąkolwiek wątpliwością udać do osoby, która opiekowała się naszym projektem i która pomagała nam w założeniu naszej spółdzielni. Zarządzanie spółdzielnią, gdzie każdy ma równowartościowy głos i może decydować o jej działalności, nie jest proste. Zazwyczaj przy każdej decyzji musimy się dogadać. Pracujemy głównie projektowo, w zależności od wielkości naszego projektu. Pracujemy wszyscy razem albo jakaś część. Mamy grupę fotograficzną, mamy grupę filmową, zajmujemy się też tłoczeniem płyt. Staramy się tworzyć takie materiały filmowe i fotograficzne, które opowiadają o jakiejś wartości, o działalności innych organizacji pozarządowych, fundacji, o czymś dobrym, bo jest motywujące. No, trudno robić ciągle reklamówki o tamponach i podpaskach. Spółdzielnia daje nam taką możliwość wyrażenia siebie. Mamy swój własny styl, swoje własne poglądy i możemy stworzyć tu firmę, która nie tłamsi tych naszych przekonań, ale pozwala nam się dalej rozwijać w naszym kierunku, takim jak chcemy. Myślę, że dla młodego człowieka spółdzielnia socjalna to jest coś dobrego na początek, ponieważ od razu uczy się odpowiedzialności za swoje działania, pracy w grupie, dogadywania się. Jeśli miałbym wybrać jedną cechę charakteryzującą spółdzielnię, to jest właśnie ta niezależność. O tym, że możemy decydować o naszej firmie, tego nikt nam nie odbierze. To jest coś takiego najważniejszego chyba w tej działalności. Tak myślę, po tych kilku latach współpracy był to pomysł, który można już nazwać sukcesem.